Halo, cześć, witam. Kolejny odcinku z Osi na Map. W dzisiejszym odcinku... Co w dzisiejszym odcinku? Odcinek 101. Zbieramy soję, tak? No na początku może nieładny obrazek, no bo wysypuje tutaj sobie klasa, bo on jedzie naokoło pierwsze kółko. A tam z tyłu ideal. Który powinien się sypać. Ale coś tak nie bardzo chce. No i dobra, i kosimy dalej. Znaczy ogólnie to nie jest mój kombajn podstawowy. Bo ja dzisiaj będę case'em kosił. Ale to tylko na chwilę przyszedłem. Dobra. A ja będę się chyba go zwolnić i plandekę ściągnąć. Coś tak czuję. To tak chyba trzeba będzie zrobić. Także dobra, stój. Tego no nie przewidziałem. I ten, i tutaj trzeba ten zmienić, to co? No i dobra, niech tu stoi. A ja muszę tego krasa tu ogarnąć, bo inaczej to nie wyjdzie. W sumie pierwszy raz koszę ten klin tutaj. Nie no, te nierówności trzeba skosić. Bo zaraz będzie ten z tyłu idealem, będzie wariował. Będzie myślał, że tu jest nieskoszone i... Znaczy, no on wie, że jest nieskoszony i on będzie do tego skręcał. Bezsensownie to trochę będzie wychodziło. Dobra, rozumiem. Ciekawy, jaki kawałek przejedzie. Senda trzeba wyciągnąć z krzaków, bo przydałoby się. Dobra, fend chyba... A on miejsce oczekiwania sobie tu znalazł. Dobra, no to niech sobie czeka. No nie da rady, no. Muszę tu za to drzewko przejechać. Ręcznie. Bo jak ja nie przejadę ręcznie za to drzewko, no to on cały czas się będzie blokował i to nie będzie... To nie będzie dalej chodzić. Dobra. A 9x jest już tu. A dobra, bo ja wiem, co to zrobiłem, dobra. To tu mu zrobię, niech on jedzie jeszcze raz. Czyli mi się uda w ogóle. Przez do punktu trasy jakiegoś tam. Albo czekaj, usuń kurs. I pola koło binu. Dobra, i puścimy tak, o. To nawet lepiej wyjdzie. Czekaj, jeszcze szybko te 1050 idę ogarnąć tego fenda. Dobra, ty tu stój na razie. Ideala trzeba puścić, żeby on kosił. A, bo on chciał ten, dobra. Czemu on go tak napiera? Nie wiem, obkoszę go na razie. I oni niech sobie tutaj na razie w koło koszą, a później się tam, jak jeszcze jedno kółko zrobią w koło, to wtedy się ich wyłączy i na prosto to jakoś się puści, się pomyśli, jak to zrobić.
Muszę za te drzewka tu przejechać, bo inaczej to ja tu nie widzę tego sensu w koszeniu. No właśnie tam jeździ ten, do 9X. Nie wiem, czy ja nie będę się go lekko tam capnąć w lewo. Dobra, niech to sobie to kosi. A ja mogę wreszcie do kombajnu sobie wsiąść, chociaż na sekundę, żeby się przejechać. Na tym polu chyba nie ma aż tyle odskniętego. Nie, myślałem, że jednak będą do wapnowania te pola, ale nikt nie. No to nawet dobrze, że nie są do wapnowania. Tylko te dwa kawałki bym musiał złapnować. Tutaj nie ma dużo oskniętego, także on może w sumie na tym w koło sobie jeździć. A tu jest trochę więcej do oskniętego. No, a tego na zwykłym pracowniku tu puszczę na razie. Bo muszę tutaj coś ogarnąć. Nie, no raz koło musisz ogarnąć, mordeczko. A, bo tą soję wyczuł, co tam dalej jest. Co tu jeszcze dzieje? O jest, co wyżej to tu zrobili, debile. Zobaczymy, czy on podjedzie. Podjechać podjedzie, ale czy pod rurę trafi? Czy będę musiał go przesuwać? Ale nie, widzę, że... Niby trafił. Tutaj go na prostą wezmę, o. Teraz już powinno iść. Teraz już nie powinien nigdzie blokować. No teraz to na równo wytnę, do prostego, żeby nie było. I będzie jak ta lama. Tutaj mogę nawet dosypać tak, o, tej sieczki. Dobra, fenda wezmę tutaj, przestawię szybko. Nie wsiadam nawet do niego, nie opłaca się. Bo jak mogę go ręką przestawić. 8R jedzie, dobra, a jak tutaj wygląda Idal? A Idal sobie daje radę jakoś. No dobra, czyli chyba wszystko działa. Jeszcze tego majstra trzeba puścić. Albo mu wyłączę tego, a i dobra, i niech jeździ. O. Niech jeździ sobie w górę dół. I zobaczymy, czy sobie da radę. Dwa poprzedniaki, nie było drogi, mały cięte z tej strony. I sobie kosimy tą soję, a mamy 9 minut odcinka. Jak by the way, czy jak to się tam mówi. No i dobra, i wreszcie mogę iść. Do tego aligatora sobie mogę wreszcie iść. No bo dobra, ty kosz jeszcze. A ja cię muszę tutaj lekko przesunąć, bo ty miałeś pod idealem, w stronę. A nie, to automatycznie się ustawiło, to trzeba to zwiększyć na 10 metrów. Gdzieś tak, o. Elegancko będzie.
Czego tu do góry wyciągnąć trochę? Będzie dobrze. No sobie gdzieś tam na drugim polu znajdzie ten punkt oczekiwania swój. Gdzieś ten kawałek dali. Będzie wszystko dobrze. A on się władował w to? Dobra, bo ten, bo idealnie się władował w to, bo myślę, że tu jest zboże, a tak naprawdę nie ma. Myślę, że tu jest soja, a tu nie ma soli. Albo wiecie co, wyłączę tego ideala i włączę go już na prosto. No to będzie chyba wygodniejszy sposób. A gdzie jest ten? Lex. Lekszy on jeszcze kosi. Ale go też trzeba już wyłączyć i tutaj niech paskami już muci. No i będzie dobrze. Zobaczcie, tam damy radę to ogarnąć. Znaczy ja tak po odcinku będą się to skosić, to tam nie ma, to dla mnie nie ma różnicy. No ale zrobię sobie 40 minut odcinka też w nich sojowych, tak jak miało być kiedyś. Tutaj najgorszy jest ten klinek, żeby go sobie wyciąć tutaj kawałek. Jak on już będzie lekko wycięty, no na przykład tak jak teraz, już mogę sobie pracownika puścić. Dobra, tego mogę zwolnić. Bo tu trzeba dwa poprzeczniaki wyciąć. Ale zanim poprzeczniaki, to ja dziesiątkę muszę skosić. Takie malutki kawałek też trzeba skosić. Niech. No i dobra, wszystko działa, wszystko działa. John Deere kosi. Ja koszę. To jest najważniejsze. I robota idzie, i hektary ubywają. Także dzisiaj 41-44 będzie walnięte na odcinku. I tu, a tutaj ile będzie walnięte, tego to ja nie wiem. Nie wiem, czy tam będę grzał na 4 kombajny, zobaczymy. Ale te dwa na pewno tam będę kosić. Nie, chyba nie będę na 4 kombajny walił tam. To te dwa kombajny tutaj wpuszczę i skończą robotę. Tylko, że tam są kurde duże ciągniki do tych przyczep. Bo chciałem od razu już ten. Zacząć siać, ale dobra, coś się wymyśli. To jeszcze tą soję z Mike'em siałem, pamiętam. Dobra, Axel już jedzie gdzieś. Axel już jest tu. Także luz. No i takie poletka to ja uwielbiam. 17 godzin, teraz 2 idzie tej koszeni. Nie wiem, że to małe, to jeszcze raz, dwa idzie. Jeszcze jakbym 10 na godzinę kościół, to też by raz, dwa poszło. Ale czuję już osinę, że jest coraz bliżej końca. Teraz dużo ogarniania będę miał sejba po tym odcinku. Będę musiał do końca tą soję skosić. Będę musiał soję do końca skosić na polach. Będę musiał je zasiać. Będę musiał je zasiać, nawieść i czekać do zimy. Aha, wy także się zaczęli kosić. Oni na ten, na jeden kawałek sobie pojechali. Dobra, to nie koszę. To tam obojętnie, czy oni koszą. Jeden w prawo, drugi w lewo, ale widzę, że raczej się połączyli. No i dobra, niech wysypi. Ciekawi, ile tej soli będzie. Bo to mi ciekawi, ile tej soli będzie. Jeszcze żadna przyczepa nie pojechała. Najszybciej to będzie ten chyba zestaw nasypać, co teraz sypie na niego. Gdzie chyba najłatwiej go sypać. No, John Deere zaraz się do 9X ruszy. No, 7 ton prawie tam jest z tyłu nasypane.
a tamty wszczepią prawie 7 ton, no to daje 6, no to tam 11 ton by musiał ukosić, a na dwa nie da rady tyle ukosić. Ale dobra, ile będzie, tyle będzie, bo tam raczej na tamto pole już nie będę puszczał. Tylko że, albo w sumie wezmę sobie stary zestaw do siania, tak jak kiedyś się siało, czyli John Deere i Klas. Klas i John Deere powinno dać radę. Klas daje radę z tym silnikiem, tylko lekko, może wolniej będzie pod górkę podjeżdżał, no ale trudno. Wolę, żebym sobie wolniej pod górkę podjeżdżał, ale żeby siał nie. Żeby tych dużych ciemników nie męczyć. Bo po co mam ich... Po co mam ich zwalniać? W sensie. No tak. Nie, no i elegancko. Tutaj ze skosa trzeba jednak większe poprzeczniaki walić. I takie na trzy poprzeczniaki da radę. Zaraz się skoczę do tego, do ósemki, zaraz skoczę sobie zobaczyć. Jak to tam? No, no biega za mnie za rąbą. A, bo tu poprzeczniaczka nie ma wyciętego. I to jest tylko na raz robione. Teraz co tu zrobić? Przetnę tego poprzeczniaka i pomyślę, co dalej zrobić. Fajnie by było, jakbyś idealko się tą drugą połówkę, tą większą. No i tak. Robotka będzie szła. Co, pędy szwelny? A faktycznie już pędy szwelny. Nawet nie ogarnąłem, że fenty spełni już. Bo patrzę, że pierwsze 45 ton jedzie na silos, 46 prawie. Także fajnie, fajnie. Jest to pierwszy odcinek z osiny. A zostało na jeszcze chyba 3 odcinki. Bo w 102 będzie sprzedaż. Plonu. No i w 103 będą te długie żniwa. No, w 103 będą żniwa. I w 104 będzie ostatnia sprzedaż tych plonów i maszyn. No i oczywiście landów. I zobaczymy, ile będzie farma warta, ale myślę, że trochę... troszeczkę będzie warte to wszystko. Nie wiem, jak ty chcesz to zrobić. Punkt trasy 639, czyli gdzieś tutaj będzie koło drzewka. Dobra, powinien się złamać. Dobra, da radę. Teraz już... ała. No teraz już złapał kurs. Teraz powinno iść. Teraz no pojedzie tam, zawróci i będzie do ideala podjeżdżał. No i tak powinno być. Ten tu 0 na godzinę kosi. Może i tak.
Dobra, czyli robimy tak, że ten kombajn jest wycięty już ze żniw, bo już skończył robotę, a tutaj 9x po prostu sobie skosi to na dwa razy przejedzie. Także po odcinku klasa już będę mógł wziąć podsiewnik. Od najbliższych chyba 3 dni, czy tam od najbliższego tygodnia prawie, to jest moja najdłuższa sesja. Bo mam 90 minut, to jest moja najdłuższa sesja. Wczoraj tylko godzinę grałem farminga i skończyłem grać. Także jak teraz mam 90 minut, to jest moja najdłuższa sesja. Nie pamiętam kiedy, ale. Dobra, nie chcę się tu inny wysyp. No i dobra, i gitara. Ten tu kosi, ten sypie. Wapno to zaraz będą się wysypać. A, to jest ten sam problem co zawsze. Nie, no muszę go w miejscu wysypać, bo inaczej nie da rady. A, Fent już stoi na drodze, dobra. Już oczekuję. To a ile my. Oj, przepraszam. Ile my na tym odcinku skosiliśmy? Obrobione hektary 41, 22 zasiane mamy, a zabrane ile mamy? 19 hektarów. No myślę, że jak na 47 będziemy dobrze. Będzie dobrze transport ogarnięty. To jak ten odcinek będzie ten dwugodzinny ze zbiorów, to powinien się z tą 47 tutaj uwinąć. Dobrze będą puszczone kombajny. Będzie ładnie poobcinany, przed odcinkiem sobie poobcinam wszystkie poprzeczniaki, objadę sobie 3 razy pole naokoło. Ładnie będzie poobcinane na początku odcinka. No może nie porozcinane, ale poobcinane będzie ładnie. Także myślę, że jak będzie wszystko ładnie poobcinane, to powinniśmy się w te 2 godziny. Na 4 kombajny to mamy 26. Tu mamy 54 metry chyba. Jak dobrze liczę. To powinniśmy się owinąć. Wiele tam przed odcinkiem wszystko będą się ładnie mieć obcięte. Tylko, że przed odcinkiem pewnie sobie wykoszę, to wszystkie pola będą się wykosić. Także damy radę jakoś. Dobra, te tu się będą sypać. Ten się wysypał. A w sumie mogę ten ciągnik zawieźć na silos. Przyczepę odczepić i siewnik podczepić. Mogę już go praktycznie tutaj puszczać za chwilę. Niech się je rzepak już. No, mogę. 9x tam robi ostatni przejazd i wtedy będzie ten do. Tutaj mam zostawiony ten kawałek. Nie jest zasiany, bo tu kombajny stoją. Nie wiem, czy było widać na poprzednich odcinkach, ale nie pokazywałem chyba. Ale tutaj kombajny stały. Dobra, i. No i elegancko stoi, już mamy 100 ton prawie. Mamy ile? 70 ton. 80. 80 ton soi już mamy. A jeszcze trochę będzie tej soi. Tam na tych polach było 1,20, tylko że oni po przyczepach mają to wszystko pokitrane. Że każdy ma tam trochę na przyczepie nasypane. Tam na John Deere jest chyba 40 ton. Ile John Deere ma 8x? 8R, sorry. No, na przykład Fendt dopiero był się wysypać, a znowu ma 11 ton na przyczepie. Że to jest też ciekawa sprawa. No i dobra, w sumie mogę go puścić, niech już sieje sobie powoli ten rzepak. Bo poza odcinkiem, żebym miał wtedy mniej roboty. Bo poza odcinkiem od razu wsiadam w case'a i wapnuję. Tam te kawałki. Dwa, co zostały.
I tak to będzie wyglądać. Serio taki paseczek został? Dobra, teraz sobie ręcznie to dogoszę ten przejazd i zostawię sobie kombajn tak samo na tamtym kawałku pola. Tylko ja sobie muszę kierowcę wezwać, żeby on sobie za mną podążał. Pod rurę. Nie, wtedy go puszczę, żeby jechał. Dobra. I to trzeba będzie go puścić, żeby już chciał sobie powoli. To właśnie nie wiem, jak go tutaj puścić. Chyba tak. Tak powinno być dobrze, chyba. Czyli to będzie najlepszy pomysł. Tutaj idealnie powinien sobie wykosić ten kawałek. Powinien zdążyć. No, a później to klasę będzie trzeba poprawić, ale to już tam na koniec. To będzie moja najdłuższa sesja, bo chwilę się ogarnę sobie. To musimy już na 100%, żeby była już po prostu obsiane wszystko dzisiaj. Można jeszcze uda. Jutro piątek, jutro sobie ogarnę Facebooka. A nie wiem, czy po tej aktywizacji kombajna przypadkiem mi nie zmieni okuł. Bo ja miałem koła, zwykłe koła miałem. Ja miałem koła. A mam gąsienicę w tym kombajnie. No i dobra, elegancko. Wyślij kierowcę do domu. Z tym kombajnem mógłbym od razu aż tam zjechać. Albo w sumie, jak już jestem w John Deere, to już nim przejadę aż tam do końca, żeby nie było potem po odcinku dymu. Albo nie, no w sumie muszę to stać. Tutaj mogą stać. Żeby sobie miniaturkę zrobić. I to tą miniaturkę to tam raz, dwa. Na pięć miał czas być. Dobra, jak to wygląda? Tak, myślę, że będą. Nie tak jak jest koszone, tylko tak będą siać. Będzie siał tutaj John Deere, tak. W sensie tak, o. To on sobie tutaj da radę, bo idealnie sobie zdąży skosić. On sobie tu zdąży skosić, bo on tu ma trzy przejazdy i skoszony ma to. Ton. I będzie 29, czyli powinien teoretycznie pojechać. Czyli John Deere już powinien pojechać na Silos. Zobaczymy, jak nie będzie. Będzie! Tak, bo on musi mieć na tyle 80%, żeby pojechał. Ale już ma 80, czyli on pojedzie sobie. No, także on sobie już pojedzie. No nawet 90% na pewno. Ja sobie tam powoli już pojedzie. No i elegancko. Dobra, mamy 29 minut, czyli zaraz będziemy kończyć. Tylko wezmę sobie jeszcze siewnik, podczepię i puszczę sobie siewnik. No i tak to będą wyglądać. Mamy dzisiaj 3 czerwca, jak to nagrywam? Trzeci? Tak, trzeci, czyli Boże Ciało, czwartek. No także elegancko, elegancko. No mi się to podoba, że ja mam ogarnięty. Jutro jest piątek, jutro wolno od szkoły, także myślę, że jutro od rana. Mam wolną chatę od rana, praktycznie do 16, no to mam 8 godzin, żeby ogarnąć Felspruna i nagrać. Że powinno się dać rany, no ale. Oczywiście tutaj będę te pole duże, tutaj siał na dwa.
na dwa silniki. Jak sobie tam as skończy, no to sobie tutaj go puszczę do tego. Okej. Okay. No, ten cosplay fajny, ale nie do końca. Nie zawsze pomaga. Wiem, widziałem, aktualizacja była do cosplaya, ale nie robiłem aktualizacji, niestety. Trzeba będzie zrobić tę aktualizację, może po tej aktualizacji trochę lepiej będzie działało. Dobra, trzeba tu na bok zjechać na razie tym case'em, bo tu będzie trzeba łapnąć wajfara. Wtedy już może nawigację zostawiło. Tu trzeba będzie złapnąć później. Ta ideal ma na dwa razy, czyli on teraz powinien to zagarnąć. A jak to wygląda tam w silosach już? No i ładnie to wygląda w silosach. Tutaj klasik widzę, że ostatni przejazd robi. Praktycznie ostatni przejazd i będzie miał tutaj już... No ostatni przejazd robi. Z powrotem jak będzie jechał, to już zagarnie to całe i już będzie miał ładnie wycięte. O, 19, dalej kasę. No. Byłam 3 panele słoneczne, także przez ten czas trochę dokręcę te panele słoneczne jeszcze. Muszę rozpędzić tego fenda, żeby on trochę dalej pojechał. O. I o to chodziło, bo on sobie tutaj musi ten punkt swoje oczekiwania znaleźć gdzieś tam. No i dobra, i mamy wyrównane tutaj to ładnie. Czyli tutaj klas ładnie ten cały klin wykosił przez cały odcinek. I że fen coś tam skosił też. Tutaj trochę posiane jest. Tak więc elegancko. Tutaj już tego połowa pole zasiana prawie. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie linka do pana, na kolejny film. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! 33 minuty takie ze zgoru. Soi. Wystarczy. No zostało, a mógł jeszcze wam pokazać ile zebraliśmy dzisiaj. Zebraliśmy 26 hektarów. A zostało do skoszenia tylko tutaj, co widać to. I to teraz dwa. Tutaj klas skończy, to też już będzie tylko ten klin dodany. O, John Deere jedzie, to najważniejsze. I zaraz będzie pod Idala podjeżdżać musiał. Idala daleko nie zajedzie. No i dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, linka dopadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć!